Do koła myśliwskiego dołączył nowy członek. Koledzy postanowili oprowadzić go po klubie. W trakcie zwiedzania napotkali śpiącego przy kominku staruszka. Widzisz tego staruszka? To najstarszy członek klubu. Obudzimy go, on na pewno opowie ci jakąś ciekawą historię. Jak powiedział, tak zrobił. Staruszek przeciągnął się i przystąpił do opowiadania. Pewnego dnia wybraliśmy się na polowanie. To było polowanie na lwy w Afryce. Chodziliśmy od trzech dni i nie mogliśmy złapać tropu. Byłem bardzo zmęczony, więc postanowiłem odpocząć. Znalazłem powalone drzewo, oparłem się o nie i zasnąłem. Nie wiem, ile spałem, ale nagle obudził mnie przeraźliwy ryk. Aż się zesrałem. Młodzieńcy spojrzeli zdziwieni. Jeden z nich odzywa się: Nie ma się co dziwić! W końcu zaatakował cię lew. Każdy by się zesrał. Nie, nie, zesrałem się, jak mówiłem.